Dziś postaram się przybliżyć wam sytuację naszego przymierza oraz sytuację, jaka panuje na naszym serwerze. Siemanko, z tej strony Anioł, witam cię serdecznie na moim kanale. Wiem, że parę osób widziało film Burgasa, kilka filmów Burgasa o tym, co się dzieje na naszym serwerze. Niestety muszę was zmartwić. W 90% jest to po prostu najczystsze kłamstwo, najczystsza manipulacja. Chociaż pojawiają się głosy, że Burgas jest na taką manipulację za głupi i nie do końca wie, co się dzieje dookoła niego. Te kwestie pozostawiam wam. A ja teraz zabiorę was w taką podróż dookoła naszego serwera i pokażę wam, co się u nas dzieje i jak sytuacja wygląda w dniu dzisiejszym. Także zaczniemy może od Złotokamienia. Bramy tutaj czwórki się otworzyły. Jak możecie zauważyć, tutaj jest zone trzeci. No i nas oczywiście tam nie ma, gdyż tak jak mogliście się dowiedzieć z filmu Burgasa, zostaliśmy wypchnięci ze strefy trzeciej. Tutaj była największa walka, jaką mieliśmy, chociaż tam walczyliśmy w, ja wiem, może z 50 osób przeciwko trzem przymierzom, ale to była taka walka pożegnawcza, bo wiedzieliśmy, że trzeba się wycofać, więc tam tylko sobie nabijaliśmy zasługi. Jak możecie zauważyć na mapie, ani LM, ani ich tutaj przymierze LB nawet nie próbują podjąć rękawicy, żeby powalczyć na pomniku z AC. Co więcej, nie próbują nawet budować się w stronę bram trzecich. Jedynym przymierzem z naszej tutaj strefy trzeciej, do której dostęp mieliśmy my, czyli VP22, DAU, LB, LM i KPT, to tylko KPT stara się budować do bram piątych. Na początku myślałem, że nie będą mogli się przedostać do ostatniej strefy ze względu, że nie są w stanie pokonać Hydry. Ale po zapoznaniu się z tą bramą, ta brama nie jest chroniona ani z jednej, ani z drugiej strony, więc kto będzie miał do niej dostęp, będzie mógł przez nią przejść. W poprzednich sezonach chyba tak nie było. Trzeba było posiadać Behemota, tak jak trzeba posiadać Behemota w strefie pierwszej, żeby móc przejść do tej strefy trzeciej. Jak widzicie, jest to częściowo chronione i przejść przez tą bramę mogą jedynie przymierza, które posiadają Behemota w przyległym regionie. Natomiast ta zasada nie dotyczy bram piątek, z tego co widzę. A co do naszego przymierza, to naszym zadaniem jest zatrzymanie LM w strefie drugiej, bo tutaj przenieśliśmy się do strefy drugiej ponownie. Z tego względu, że w strefie trzeciej naprawdę ciężko byłoby coś wskurać w pojedynkę. Oczywiście DAU nam pomaga, ale DAU jest stosunkowo słabe. Jakby mają 5 miliardów mocy. Mają kilku fajnych wojowników, takich naprawdę fajnych, ale w większości no, są po prostu, pomimo wielkich i ogromnych dobrych chęci, no nie mogą za wiele wskurać przeciwko te piątkom. Wiecie, to są, wiele kont jest tutaj na poziomie takich 30 milionów mocy, są mniejsze. No, za wiele nam nie zdziałają. Mamy oczywiście nasze tutaj przymierze z farmami, które w ogóle nie walczy. Chociaż Burgas powie wam co innego. Burgas wam powie, że oni tutaj są 1v3, tak naprawdę VPJ miało te wieże zbudowane tutaj już od samego otwarcia bram dwójek. VPJ praktycznie nie uczestniczy w tych walkach. DAU również dołączyło się tutaj do tego krytycznego punktu, do tej rampy, z opóźnieniem. Tutaj walczyliśmy tylko my i walczyło tylko LM. No i oczywiście nie walczył nasz cały sojusz, tak samo jak nie walczył cały sojusz od LM. Teraz oczywiście więcej osób się tutaj teleportowało, tak samo po stronie LM. Ale to było takie czyste 1v1, można powiedzieć, połowę sojuszu od nas i połowę sojuszu od LM. Ani oni nas nie mogli przepuszować, a próbowali, ani my ich nie mogliśmy przepuszować i również próbowaliśmy. Co więcej, my próbowaliśmy walczyć z nimi w godzinach, w których i my jesteśmy aktywni i oni natomiast próbowali przepuszować nas w nocy,
Nie wiem, czy to była jakaś zaplanowana akcja. Spróbowali walczyć, próbowali nas przepuszować o godzinie 3 w nocy, gdzie większość naszej tutaj europejskiej części przymierza nie było po prostu aktywnych. Jak widać, nic nie zdziałali i podejrzewam, że nic nie zdziałają. Teraz oczywiście Burgas tutaj gada, że oni nie mogą dostać się do strefy piątej, bo my muszą siedzieć z nami w tej strefie drugiej. Pytanie tylko po co? Jak możecie zauważyć, Burgas bardzo szuka atencji na Belleronie. Oczywiście w jego stylu próbuje jakieś wymówki, że są uwięzieni z nami w strefie drugiej. Po co tu siedzą z nami? Mogą iść przecież do strefy piątej. Bramy czekają na nich otworem. Co więcej, można powiedzieć, że mamy tu oficjalny statement, że LM nie wybiera się do strefy piątej, do strefy ze smokiem. Wymówką jest to, że my jesteśmy w strefie drugiej. Przypomnę oczywiście, że strefa druga nie ma nic, żadnego powiązania ze strefą trzecią, która prowadzi do strefy ze smokiem. No ale Burgas żyje w swoim świecie, tak? Ja nie jestem tu od tego, żeby budzić go ze snu. Boją się zmierzyć ze silniejszym przeciwnikiem w strefie piątej, a tym silniejszym przeciwnikiem będzie oczywiście AC. Mają 11 miliardów mocy, całkiem sporo. Może pokażę wam, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o moce przymierza, bo to też jest bardzo ciekawe. Jak możecie zauważyć, LM jest od nas silniejsze. Poza tym mamy w przymierzu z 15 farm, także sojusz nie jest pełny u nas. Różnica, można powiedzieć, 400 milionów. Na tym etapie gry te 400 milionów jest bardzo, bardzo ważne. Z tego względu, że u nas mamy bardzo wielu graczy, którzy mają moc na poziomie takich 54-55, całkiem sporo, tak? Tutaj chyba się zaczynają pierwsze te piątki na 57 milionach mocy. Można powiedzieć, że tu jest tylko milion różnicy mocy, a jest to ta różnica, która decyduje o tym, czy ktoś ma te piątki, czy tych te piątek nie ma. No i pomyślcie sobie, jeśli tutaj ten milion, dwa miliony mocy decyduje o tym, czy ktoś ma tę piątkę, czy ktoś nie ma tej te piątki, tak w przypadku LM, oni tych te piątek mają zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Pomimo, że różnica na papierze w mocy nie jest aż tak duża. Mimo wszystko i tak uważam, że bardzo dobrze walczymy. Jak na nasze tutaj standardy, jak na to, czym dysponujemy. A żeby wam pokazać, jak dobrze sobie radzimy, mogę wam pokazać m.in. zasługi. Jak widzicie, tutaj przodują oczywiście najwięksi wojownicy. U nas Lugarok, który jest, co ciekawe, graczem z jednostkami T4. To jest po prostu zabijaka. Oczywiście jest Lukas, jest wielu, wielu innych naszych wspaniałych wojowników. No a nigdzie tutaj nie widać. Pierwszy z LM jest na 29 miejscu. Pomimo propagandowych filmów Burgasa, możecie zauważyć, że nie jest tak ciekawy, jak on to przedstawia. Mają dwóch graczy w pierwszej 40, jeśli chodzi o zasługi, gdzie my, jako słabsze, dużo słabsze przymierze, mamy tych graczy dużo, dużo więcej. Oczywiście z takimi przymierzami jak AC czy Gios albo Inva ciężko nam się równać. Chociaż Inva ma moc porównywalną do nas. Tak, jeśli chodzi o AC, to wiadomo, że by nas zmietli. Chociaż my i tak nie boimy się mocniejszych rywali. Już mierzyliśmy się z GG, mierzyliśmy się z TA i TM. A jeśli chodzi o nas, to naprawdę my się walk nie boimy. Walczyliśmy naprawdę z potężnymi przymierzami. Dlatego w tym sezonie walki z LM są takim wytchnieniem dla nas, no. Sam jestem w szoku, że aż tyle zasług zdobyłem. Specjalnie nawet tutaj wziąłem wolne i miałem calutki, calutki dzień dla siebie, żeby nabijać zasługi. Akurat to był dzień walk, takich dosyć sporych, to był ten dzień walki tego puszu. Tam sobie naprawdę nabiłem dużo, dużo zasług. W dniu tego słynnego puszu nabiłem chyba ze 2 miliony zasług, nawet więcej. Z 2,5 miliona zasług nabiłem w dniu tego puszu. A resztę, te 300 tysięcy, nabiłem podczas latania orłami, gdyż wieczorami, a w sumie to nocą, lubię sobie polecieć gdzieś na tyły, z tego względu, że oni wysyłają na farmy do tej strefy, a żeby wysłać z tego miejsca na swoje farmy, oni muszą iść aż taką okrężną drogą,
więc tutaj w tym terenie bardzo łatwo jest ich łapać. A robię to specjalnie, bo generalnie bym tego nie robił, ale te filmy Burgasa tak mi zaszły za skórę, że jest to dla mnie przyjemność męczenie ich i dręczenie ich w każdej wolnej chwili. Staram się zrobić tak, żeby zapamiętali nas na długo, więc każdą wolną chwilę poświęcałem na grę przez te 2-3 dni. Między innymi dlatego bardzo mało filmów się pojawiało, z tego względu, że chciałem jak najwięcej pomóc mojemu przymierzu, bo wiem, że teraz będzie mnie zdecydowanie mniej w grze. Więc myślę, że swoją tutaj dawkę, swoje 5 groszy dołożyłem do tego, można powiedzieć, sukcesu dla nas, gdyż zatrzymaliśmy całe LM, zatrzymaliśmy LB, KPT. Jeśli poradzą sobie z bramą, ja nie wiem, co oni chcą osiągnąć w strefie piątej. Jak szybko tam pójdą, tak szybko stamtąd wrócą. Tak wygląda sytuacja u nas, a to, że nadal siedzimy w strefie drugiej z LM, to jest wstyd dla LM, że boją się iść do strefy piątej. Nawet nie podejmują rękawicy. Oczywiście Burgas mówił coś, że będą nas puszowali. Jakoś nie widzę tego. A nawet jeśli by nas stąd przepuszowali, to naszym celem na ten moment jest zdobywanie na nich zasług, a potem, jeśli wszystko się dobrze potoczy, to kto wie, nie chcę też za wiele zdradzać, ale są ogromne plany, żeby zmiażdżyć tutaj LM. W dużym skrócie sytuacja jest rozwojowa, sezon się jeszcze nie skończył, dużo się może jeszcze zmienić, pomimo tego, że LM myśli, że nas zablokowało, ale tak naprawdę, jak widzicie, to my ich blokujemy przed rozwojem. I to, że to oni są w strefie trzeciej, totalnie nic nie zmienia, z tego względu, że tak naprawdę muszą z nami siedzieć w strefie drugiej albo stracą wszystkie swoje behemoty. A to byłby taki już policzek, to byłoby takie spoliczkowanie ich. Raczej nie będziemy do tego dążyć, chociaż to byłoby bardzo miła odskocznia, gdyby LM zakończyło ten sezon bez żadnego behemota w strefie drugiej, w strefie trzeciej. Co może się jeszcze wydarzyć? Tak wygląda sytuacja u nas. Nie wierzcie w filmy Burgasa, z tego względu, że on nawet nie pokazał wam żadnych walk. To są puste słowa. Ja wam pokażę kilka walk w innym filmie, no bo tutaj bardziej taki pogankowy, więc mógłbym zrobić z tego tło, ale wtedy to, o czym mówię, mogłoby nie mieć dla was większego sensu, gdybyście nie widzieli obrazu tego, co pokazuję. Kończąc ten film, przypominam wam, żebyście nie wierzyli Burgasowi. Jest to manipulator, szukający bardzo dużo atencji. Dobra, ja będę się tu z wami żegnał. Wkrótce będzie taki film podsumowujący i opowiadający walki w strefie trzeciej. Także czekajcie z niecierpliwością. Parę materiałów udało mi się nagrać. Wiem, że lubicie takie opowiadające filmy. W najbliższym czasie postaram się go trochę zmontować, ale żeby nie był to bardzo krótki film, to zmontuję go razem z walk w strefie drugiej. Nie mam niestety żadnych klipów, więc tutaj będzie bez tych walk w strefie drugiej. Mam trochę klipów ze strefy trzeciej, zobaczymy, co się uda z tego zrobić. Tu się będę z wami żegnał, dzięki za oglądanie. Elo!